Witam Państwa po dłuższej przerwie. Dziś chciałbym pokazać reakcję kwasu solnego, ogólnie reakcję kwasów nieutleniających na przykładzie solnego i bromowodorowego z różnymi metalami. Pewne rzeczy niby wydają się jasne, ale być może nie do końca. Znowu przygotowałem kolekcję 10 metali. To jest rtęć, srebro w postaci proszku, stróżki, miedzi, bizmut w postaci granulek, cyna w postaci proszku, ołów, żelazo, którego nie przesypywałem, niech jest w oryginalnym opakowaniu, cynk w postaci granulek, aluminium wycięte z takiej blaszki, miedź też jest z takiej blaszki wycięta oraz stróżki, wiórki, magnezu. Proszę Państwa, jeżeli stężony kwas solny, tutaj nie ma znaczenia, czy ja użyję rozcieńczonego, czy stężonego, dlatego że reaguje praktycznie tak samo, dlatego że właściwości kwasu solnego jako nieutleniającego są takie same. To nie jest kwas siarkowy, który zależy od, którego właściwości zależą od stężenia, czy prawda, azotowy, którego właściwości też zależą od stężenia przede wszystkim. Najpierw oczywiście zaczniemy kwas solny, potem bromowodorowy. Kwas solny troszkę dymi na powietrzu, zwłaszcza na wilgotnym. To jest spowodowane tym, że on wydziela ten gazowy chlorowodór. Dlatego, że on nie jest w 100% zdysocjowany. Nie wiem, czy będzie widać lekki dymek, czy nie. No nie, może mamy może dzisiaj za suche powietrze, ale gdyby go przelać tak na przykład nad zlewem, to wtedy byłby ten dymek, czyli chlorowodór widoczny. Uwalniać może się tylko wolno z cząsteczka chlorowodoru, więc nie może być w 100% zdysocjowany. O ile w rozcieńczonych roztworach możemy przyjąć 100% stopień dysocjacji, o tyle już w rozcieńczonym kwasie nie. Aha, jeszcze pipetka. Proszę Państwa, zaczniemy oczywiście od rtęci, bo jest na końcu szeregu. Mam nadzieję, że się mi uda nabrać... O, jest kropelka z jakimiś śmieciami, ale... O! Wpadła sobie na dno. Jak widzimy, nic się tutaj nie dzieje. Kropelka rtęci sobie pływa po dnie. Nie widać żadnych objawów reakcji, tylko jej powierzchnia się wyczyściła z jakichś śmieci. To jest bardzo typowe, dlatego że prawie wszystkie metale są pokryte na powietrzu warstwą tlenków i w pierwszej chwili kwas tak naprawdę roztwarza tlenki. A tlenki metali, jak wiemy, reagują z kwasami, niezależnie od tego, czy to są kwasy utleniające, czy nieutleniające. Tutaj srebro też było być może czymś zasyfione, ale nie widać wydzielania się gazu. Nie idą pęcherzyki. Jedyna reakcja zaszła tylko na powierzchni. Teraz miedź. Miedź już specjalnie opłukałem w kwasie solnym, żeby była ładna, błyszcząca, pozbawiona warstewki tlenków, dlatego że miedź jest pewnym szczególnym przypadkiem, który szerzej omówimy. Myślę, że widać różnicę między tą blachą, która ma już dobre 2 lata i sobie stała na powietrzu, a tym świeżo wyczyszczone właśnie w kwasie solnym. Jak ją wrzucimy do kwasu solnego, nic się nie dzieje. Jesteśmy cały czas w szeregu aktywności na metalach mniej aktywnych od wodoru, czyli szlachetnych tak zwanych. No to wrzucimy bizmut. Bizmut także ma dodatni potencjał. To są takie lekko połyskujące na różowo granulki. I tutaj także poza pojedynczymi bąbelkami, które są widocznie polega na to na tym, że te granulki mają różne takie szparki i w te szparki po prostu się kwas wciska, wyciskając powietrze. No to cyna. Cyna jest już aktywniejsza od wodoru, więc powinna z kwasem solnym reagować. Ale jest też, oprócz tego, oczyściła się powierzchnia cyny z tlenków, zaczyna się reakcja, ale jak widać nie jest ona zbyt szybka, przynajmniej na razie. Im bardziej się metal oczyści, tym potem szybciej reaguje. Cyna jest pierwszym metalem, który tak naprawdę reaguje z kwasem solnym. No to przejdźmy do ołowiu. Tutaj też się powinno coś zacząć dziać, ale niezbyt szybko. Powierzchnia metalu widać, że znowu się zmieniła. Pojawiają się, zaczynają się pojawiać bąbelki, ale też to nie jest intensywne wydzielanie. Gdybyśmy chwilę poczekali, to byśmy zobaczyli, że reakcja wyraźnie zwolni, zamiast przyspieszyć, dlatego że ołów pokrywa się warstewką chlorku ołowiu. Chlorek ołowiu nie jest zbyt dobrze rozpuszczalny i ta warstewka, niektórzy to nazywają pasywacją, chociaż to nie jest pasywacja, po prostu ona ogranicza dostęp i taki chlorek ołowiu jest w stanie tworzyć się miesiącami z tego ołowiu. Dlatego, że po prostu powierzchnia jest dosyć szczelnie
chroniona tą warstewką tlenku owiu od dostępu świeżego kwasu. No dobrze, no to żelazo. Zobaczymy, co tutaj się stanie. O, już widać, że się coś zaczyna dziać. Im metal jest aktywniejszy, tym szybciej z tym kwasem oczywiście reaguje. Dlatego też nie mamy tutaj pyłu cynkowego, bo by nam to wszystko wykipiało, tylko użyjemy granulki cynku, dlatego że cynk jest aktywniejszym metalem i on już bardzo żywiołowo reaguje z kwasem solnym. Wszędzie wydziela się bezbarwny gaz. O, tutaj niekoniecznie bezbarwny, bo pewno chlorowodór się dodatkowo wydziela. To jest właśnie ten efekt dymu, który mam nadzieję widać. O, plus para wodna, dlatego że to się grzeje. To jest w tej chwili bardzo ciepłe, dlatego że ciepło reakcji po prostu to wszystko ogrzewa. Tu wszędzie rośnie temperatura, a tam, gdzie reakcja biegnie najszybciej, tam oczywiście ona najszybciej wzrasta. No to glin. Wiemy, że w stężonym azotowym i w rozcieńczonym ulega pasywacji. A co się stanie w kwasie solnym? Też musi warstewka się wyczyścić z tej warstewki, powierzchnia musi się wyczyścić z tej warstewki pasywnej, a potem będzie reagował bardzo żywiołowo. Już zresztą zaczyna i będzie coraz szybciej. Gdybyśmy wrzucili proszek aluminiowy, no to by nam to wykipiało wszystko bardzo gwałtownie. No i trzeba byłoby tutaj sprzątać, a chyba nie o to chodzi. Teraz pozornie najszybciej reaguje cynk, ale aluminium też za chwilę zacznie dawać czar. A teraz magnez. O, najaktywniejszy metal z tych tutaj przygotowanych, proszę bardzo. Proszę Państwa, są takie zadania na wydajność, że określić, ile tam powstanie chlorku, czy tam ile kwasu na przykład solnego jest potrzebne. Te zadania, owszem, na papierze wyglądają fajnie, ale w rzeczywistości nie mają racji bytu, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że przez to ciepło reakcji część chlorowodoru nam wyparowuje. To jest w tej chwili znowu gorące i gdybyśmy tu wsadzili termometr, może ja przyniosę termometr. Mam nadzieję, że on się tutaj zmieści. Nie wiem, czy widać skalę, ale w tej chwili on tu pokazuje prawie 50 stopni, a cała stopka nie jest zanurzona. No jest ponad 50. Czy koleżanka może pokazać gdzieś nam zakres? W tej chwili jest na 54. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. No dobrze, ale musimy wierzyć, że jest, nawet jeśli nie widać. Oczywiście podobnie jest w przypadku cynku. Probówka jest gorąca. Proszę Państwa, podręczniki szkolne lubią pisać dosyć ciekawą rzecz, że miedź reaguje z kwasem solnym na gorąco, że wydziela się bezbarwny gaz. No dobrze, wsadzimy to do gorącej łaźni wodnej i popatrzymy, co się zacznie dziać. Ile to potrwa? Rzeczywiście zaczynają się wydzielać pęcherzyki gazu. Na górze probówki zwłaszcza. A czy widać, że unosi się ten gaz, wydziela się na powierzchni metalu? Nie. Wydziela się po całkiem przeciwnej stronie. Czym jest ten gaz? Proszę Państwa, jest to nic innego jak po prostu chlorowodór, którego rozpuszczalność zmniejsza się. Gdyby nam ta miedź reagowała, to wyglądałoby to bardziej teraz jak chociażby tutaj, gdzie to z powierzchni metalu się wydziela, a nie gdzieś od dna. Chlorowodór nam opuszcza to, bo jego rozpuszczalność się na gorąco zmienia. A gdyby to była prawda, to teraz ten roztwór powinien się zabarwić na zielono. Podręczniki piszą o takiej reakcji, że na zimno reakcja nie zachodzi, a na gorąco powstaje taki związek kompleksowy, kwas tetrachloromiedziowy, i wydziela się wodór. I ten kwas ma niby usuwać ten chlorek reakcji, chlorek miedzi ze środowiska reakcji, wiązać go w kompleks, czyli usuwać go i tym samym napędzać tę reakcję w prawo, na gorąco. Proszę Państwa, no to zobaczmy, co się stanie, jak do probówki weźmiemy sobie jakąś czystą, wlejemy trochę kwasu solnego i zanurzymy do gorącej wody. No popatrzmy. Sole miedzi. Mamy tutaj niebieską barwę? Nie mamy. To poczekamy jeszcze chwilkę na... O, tutaj proszę bardzo, już znowu też zaczyna się wydzielać gaz. W czystym kwasie solnym. Na ściankach probówki no po prostu wydziela się chlorowodór. Tak więc, proszę Państwa, tak naprawdę, co my z tym zrobimy?
Możemy to sobie wyrzucić do śmieci, dlatego że ta reakcja po prostu nie zachodzi. Nie ma takowej możliwości. Takie kompleksy istnieją, ale są bardzo słabe i raczej na gorąco się roztwarzają niż tworzą. Więc jest to jedno z wielu szkolnych przekłamań. Jedyny gaz, który się wydziela, to jest właśnie chlorowodór. W wyniku zmiany rozpuszczalności. Dziękuję za uwagę i przejdziemy do kwasu bromowodorowego.